Ja chciałbym się podzielić krótkim świadectwem na temat dziesięciny. Od mniej więcej 6 miesięcy miałem taki okres, że nie miałem zleceń na strony. No i jakoś tak... mówiłem sobie, że po prostu przez ten czas będę się uczył, ale tak mi się jakoś to tak nie podobało, że cały czas jakby to trwa, jakby chciałbym robić dalej te zlecenia. A to tak gdzieś tak siedziało u mnie w głowie. Przez to, że jakby nie było wpływu zleceń, to jakby też nie dawałem dziesięciny. I pewnego dnia miałem 3 tygodnie i co tydzień jakby miałem taką chęć wrzucenia czegoś do koszyczka. I nie brałem ze sobą pieniędzy, bo wszędzie po prostu płacę kartą, Ale pamiętam, że dzień wcześniej, ponieważ jeszcze na zajęcia z programowania, wziąłem gotówkę na to, by kupić sobie sprężone powietrze do przeczyszczania komputera, bo było tam dużo kurzu. I nie kupiłem, bo nie starczyło mi czasu po zajęciach, a zapomniałem wyjąć pieniądze z portfela, więc pojechałem z pieniędzmi do kościoła i znowu ciocia przychodzi z koszyczkiem i ja tak mówię sobie, kurczę, wrzuciłbym tam coś, ale znowu niczego nie wziąłem. A jednak wziąłem. Sięgnąłem, wyjąłem 10 zł i wrzuciłem do koszyczka. Generalnie wrzuciłem i byłem szczęśliwy, ale to, co się potem zdarzyło, to mnie mocno zaszokowało, jak dużo może się stać po wrzuceniu 10 zł. W przeciągu tygodnia rozliczyłem jedną umowę. Już w przeciągu tygodnia, nawet 4 dni po 10 zł, rozliczyłem umowę na koszt 150 zł. Więc byłem mega zaszokowany. A święta bardzo marzyłem o tym, generalnie w ogóle marzyłem o tym, żeby nagrać kurs. W ogóle bardzo, bardzo byłem, bardzo chciałem. I dwa czy trzy nagrałem, ale żaden w ogóle się nie sprzedał. Ale usiadłem tak i mówię, Jezu, chciałbym zrobić taki dobry, profesjonalny kurs przedstawiający całą wiedzę. I tak, to było takie marzenie. W ogóle takie marzenie ciągle we mnie tak pracowało. To nie było pierwszy raz, kiedy się o tym odbiłem. I znalazł się czas i zrobiłem ten kurs. I w przeciągu po wrzuceniu tych 10 zł, ten kurs się sprzedał. Łącznie w przeciągu tygodnia po wrzuceniu 10 zł zarobiłem 200 zł. Więc 20 razy więcej niż wrzuciłem. I wysłałem z tego dziesięcinę. I zaksięguję się w poniedziałek. Regularnie przysyła dziesięciny na konto kościoła z tego, co zarabia. Dla niego 150 zł to są pieniądze, które on zarabia. Dziecko. On jest w tym wierny, od kiedy zaczął to robić. I nikt z nim nie rozmawiał. Człowiek słucha Ducha Świętego.